Zaczynamy od ogłoszenia. Trwa akcja Zapytaj historię czerwoną. Potrzebujesz listy lektur do jakiegoś tematu związanego z historią ruchu robotniczego w Polsce? Chcesz dowiedzieć się więcej o którymś z poruszanych już przez nas tematów? A może potrzebujesz informacji o takim, którego jeszcze nie poruszaliśmy? Zadaj nam pytanie drogą mailową na historiaczerwona@gmail.com, w komentarzach na YouTubie albo za pośrednictwem Messengera na Facebooku. Na pytania odpowiadamy na naszym profilu facebookowym w poniedziałki i w czwartki. A dzisiejszy felieton zaczynamy od cytatu człowieka zasiadającego na ważnym stanowisku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj, właśnie na stokach tej cytadeli, zamordowany został przywódca, ostatni przywódca powstania styczniowego, Romuald Traugut i przedstawiciele rządu narodowego. Tutaj zamordowanych zostało wielu powstańców styczniowych. To fragment wystąpienia Andrzeja Dudy podczas uroczystości w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystość odbyła się 23 stycznia w Warszawie. Wybrałem fragment najciekawszy, ponieważ on obrazuje stan obecnej propagandy historycznej oraz dowodzi, że politycy nie powinni zabierać głosu na rocznicach historycznych, ponieważ po prostu się na historii nie znają. Duda dla większej dramaturgii powiedział, że powstańców styczniowych tracono na stokach Cytadeli Warszawskiej. Bzdura. Romualda Trauguta oraz innych członków władz powstańczych carski okupant powiesił nieopodal Cytadeli, w miejscu, gdzie znajduje się obecnie Park Trauguta, a w nim symboliczny krzyż upamiętniający miejsce egzekucji. Prezydent, a raczej pisarz jego przemówień, pomylił się z ignorancji lub dlatego, że tak pasowało politycznie. Uroczystość na stokach Cytadeli przed bramą straceń to dajmy stoki Cytadeli, ciemny lud to łyknie, się nie zorientuje. Wypowiedź jest śmieszna, dlatego że pierwszymi straconymi w miejscu, o którym mówił Andrzej Duda, byli członkowie Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat, pierwszej partii socjalistycznej na ziemiach polskich. Powieszono ich nieopodal miejsca, w którym przemawiał Duda 28 stycznia 1886 roku. Co jeszcze śmieszniejsze, jednym ze straconych był Piotr Bardowski, członek partii Proletariat, lecz jednocześnie rosyjski sędzia i rewolucjonista. Prowadził on agitację m.in. wśród carskich żołnierzy. Drugim straconym był Stanisław Kunicki, który zawisł na szubienicy za współpracę z rosyjskimi rewolucjonistami z Narodnej Woli. Wielu historyków znamienitych jasno mówi, że tamte hasła towarzyszące powstaniu i wielkie idee, które wtedy się rodziły, za naszą i waszą wolność. Wolność, równość, niepodległość. Czy wreszcie gloria victis, chwała zwyciężonym, budowały wielkość, poczucie trwania, przetrwania i niezniszczalności społeczeństwa i narodu i wiary w to, że państwo kiedyś się odrodzi. Kolejny cytat prezydenta to pokaz znęcania się przez rządową propagandę nad pamięcią powstania styczniowego. Z całego zrywu Duda wybrał kilka hasełek, które powtarza w hura patriotycznym tonie. Opowiada przy tym o braterstwie narodów, próbując w tym roku szczególnie przypodobać się gościom z Ukrainy. Prawda jest taka, że powstanie na terenach obecnej Ukrainy, wówczas zwanej Rusią, stanowiło jedynie niewielki epizod. Prowadziły je siły obozu czerwonych, czyli zwolenników radykalnej, jak na owe czasy, reformy społecznej. Lokalny Komitet Powstańczy wydał złotą chramotę, której główne założenie mówiło, że ziemie orne, sadyby pańskie i skarbowe, które posiadali włościanie, będą własnością każdego gospodarza bez żadnej zapłaty, czyli chodziło o uwłaszczenie chłopów ruskich. Pomimo to powstanie nie zyskało poparcia lokalnej ludności, ponieważ widziała ona w powstańcach przede wszystkim przedstawicieli szlachty, która przez długie lata ich wcześniej wyzyskiwała.
Cała kampania na Rusi trwała zaledwie kilka tygodni i zakończyła się klęską. Chłopi do reform odnosili się przychylnie, jednak nie ufali dowódcom partii powstańczych. Dochodziło nawet do przypadków atakowania powstańców przez chłopów i wydawania ich carskim siłom. Z kolei większość lokalnej szlachty wolała zachowanie status quo pod carskimi rządami. Owa idealizowana patriotyczna szlachta chciała przede wszystkim utrzymać przywileje, nieważne czy będą gwarantowane przez cara czy jakieś polskie państwo. Car był wówczas dla niej lepszym partnerem niż podejrzani reformatorzy chcący uwalniać chłopów czy mówiący im, że są równi wobec prawa. Dla polskiej szlachty była to wówczas niebezpieczna herezja. Wypowiedź Andrzeja Dudy trwała kilkanaście minut i poza wspomnianymi fragmentami zawierała masę banałów. Królestwo banału, tak powszechne w mediach, rozszerzyło swoje wpływy na wypowiedzi tak zwanej głowy państwa. Ciekawsze było jednak to, co w wypowiedzi Andrzeja Dudy nie padło. Prezydent ani słowem nie wspomniał o całkowitej, upokarzającej klęsce militarnej powstania styczniowego. Aresztowania wśród konspiratorów, między innymi szykowanego na dowódcę Jarosława Dąbrowskiego, późniejszego bohatera Komuny Paryskiej, spowodowały, że nieprzygotowane, słabo wyszkolone, nieliczne oddziały ruszyły na rzeź. Obok orła znak pogoni. Poszli nasi w bój bez broni, jak śpiewano w jednej z powstańczych pieśni. W efekcie straty powstańców były co najmniej czterokrotnie wyższe niż okupanta. Nie udało się nawet stworzyć skutecznej partyzantki. Z tej lekcji wnioski wyciągnęli wywodzący się często z powstańczych rodzin późniejsi działacze robotniczy. Nie wierzyli oni już w zbrojny zryw narodowych, tylko pracę i walkę klasy pracującej, a także wyjście w lud, czyli do chłopów. Postawili również na internacjonalizm, uznając, że największą przeszkodą na drodze do wyzwolenia są właśnie przywileje szlachty czy też rodzącej się burżuazji. W wystąpieniu prezydenta nie było również nawet słowa o reformach społecznych ani poglądach znacznej części, jeśli nie większości powstańców styczniowych. Socjalizm zwalczający osoby to dzieciństwo krwiożercze lub śmieszne. Socjalizm walczący z systemem to siła niezwyciężona. Tak mówił generał Józef Hauke-Bosak, 1834-1871, powstaniec styczniowy. W inną Polskę niż ta, którą lud nasz pracowitymi rękoma z grobu podźwignie, nie wierzę. Innej Polski nad tę, jaka przy całości historycznych swych granic, całością praw obywatelskich obdarzy wszystkich swych synów, nie pragnę. Dla innej Polski jak ta, gdzie panowanie człowieka nad człowiekiem ustąpi miejsca panowaniu wolności, rozumu i prawa, gdzie ciemnota zniknie w promieniach powszechnej oświaty, a nędza w sumiennym rozkładzie społecznych korzyści, dla innej Polski ani żyć, ani umierać nie mogę. To Walery Wróblewski, jeden z dowódców wojsk powstańczych, późniejszy generał wojsk Komuny Paryskiej i sekretarz Rady Generalnej Pierwszej Międzynarodówki. Dokładnie, dobrze słyszycie, tej tworzonej przez Karola Marksa. Zawsze walczył pod czerwonym sztandarem i w przyszłości zawsze będzie gotów do walki, gdy zajdzie po temu potrzeba. Mówił o nim Karol Marks, z którym Wróblewski przyjaźnił się i współpracował politycznie. Tak obrazoburcze i komunistyczne cytaty nie mogły paść na uroczystości organizowanej przez reakcyjną pisowską władzę. Władza ta udaje więc, że społeczne tło powstania nie istniało. Duda zdobył się jedynie na biadanie nad odebranymi szlachcie dworkami. To dowodzi, że od wolności czy spraw społecznych ważniejsza jest dla jego wąskiej umysłowości tak zwana święta własność prywatna. Żal było również patrzeć na samą uroczystość. Zorganizowana została głównie dla zaproszonych delegacji. To je wymieniano na początku wystąpień i zajmowało to znaczną część przemówień. Poza członkami oficjalnych delegacji oraz kompanią honorową Wojska Polskiego udział brała tylko garstka wyselekcjonowanych członków demokratycznego aktywu z Białorusi i Ukrainy. Zadaniem tego aktywu było tworzenie tzw. chórków, czyli wymachiwanie w tle słusznymi politycznie flagami. Niebiesko-żółtą ukraińską oraz biało-czerwono-białą preferowaną przez białoruską opozycję.
Uroczystość 23 stycznia nie została skierowana do zainteresowanych historią, ani nawet do szerszej grupy mieszkańców miasta. Im mniej, tym lepiej. Kameralnie, miernie, ale wiernie. Bez zakłóceń, bez słowa jakiegokolwiek historyka, który mógłby zburzyć propagandowy układ i propagandową wizję powstania styczniowego. Kolejny polityczny show z historią w tle, a raczej zakłamywaniem historii i bezczelnymi kłamstwami, czy też pomijaniem niewygodnych faktów. To tyle na dzisiaj. Materiały takie jak ten powstają dzięki waszemu wsparciu, więc subskrybujcie, polubiajcie, komentujcie, jeśli macie jakieś uwagi, sugestie dalszych tematów, zachęcam. Zachęcam również do wspierania Stowarzyszenia Historia Czerwona. Działamy, funkcjonujemy dzięki waszym datkom. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.